Cześć, witam was na moim kanale i to będzie taki szybki bonusowy film, ponieważ wczoraj okazało się, że pominąłem kilka par, co mi wytknęliście w komentarzach i bardzo dobrze, więc dzisiaj postanowiłem, nie była to jedna para, dwie, tylko trzy pary, więc postanowiłem zrobić szybki bonusowy film po to, żeby dopiąć to wszystko razem. Ok, więc zaległe pary. Mamy tutaj Sacred Order i na górze mamy Cupidus, który tutaj ma passive, co tak zadaje 25% więcej obrażeń ludziom pod wpływem debuffu. To jest dostępne tylko wtedy, kiedy Venus jest w tym samym teamie. Czy coś jeszcze tutaj? Nie. A Venus co ma? Usuwa wszystkie buffy z wszystkich przeciwników i ma 50% szans na dodatkową turę, jeśli Cupidus jest w tej samej drużynie. Także to jest bardzo fajny skill. Czy coś jeszcze zyskuje? Nie, tylko to. Także mają te dwa skille, jeżeli są razem. No i tutaj mamy jeszcze kolejną parę, o której zapomniałem. To jest Juliana, która tutaj na swoim A2 umieszcza duży increase crit rate na sobie, potem atakuje jednego przeciwnika dwa razy, wrzuca 5% poison, jeżeli to jest critical hit, i ignoruje 50% defensu, jeśli Romero jest w tym samym teamie. Także ignorowanie 50% defensu zawsze jest dobre. I to wszystko, więc zobaczmy, co Romero zyskuje dzięki niej. Gdzie jest? Tutaj jest. Na swoim ma A4, gdzie atakuje wszystkich przeciwników 3 razy i ten skill jest dostępny tylko, jeśli Juliana jest w tym samym teamie. Także wszystkich 3 razy. Nie wiem, jak to, jak mocny jest to atak, no ale po samym opisie wygląda to dobrze. Ok, także to była druga para. I jest trzecia para, o której zapomniałem, chyba jedna z bardziej znanych par, nie wiem, jak mogłem o tym zapomnieć. To nie tu, bo wczoraj jak przeglądałem indeks, miałem jakąś pomroczność jasną. I ostatnią parą jest Sinesha i Skullcrown. Sinesha, która zyskuje coś? Nic nie zyskuje. Sinesha w tej parze nic nie zyskuje, ale zyskuje Skullcrown. Skullcrown, która ma passive, jest wskrzeszana z 30% HP, jeżeli Sinesha jest w tym samym teamie. Także tu jest taki jednostronny bonus. Sprawdzę jeszcze dla pewności. Nie ma. Nie. Nie ma. Czyli Sinesha nic na tym nie zyskuje, ale zyskuje Skullcrown. Wczoraj też ktoś zwrócił uwagę na to, że nie mam na liście Frozen Banshee i Grave Chill Killer. Otóż, mimo że one są bardzo podobne stylistycznie i wyszły w tym samym momencie, to jednak nie mają skillów, które od siebie zależą. Oczywiście Grave Chill Killer zyskuje na którym to jest? Na Poison Sensitivity. Jeżeli jest Poison Sensitivity, to wtedy zamiast małych wrzuca duże poisony. Ale to nie jest, ale to jest jakikolwiek Poison Sensitivity. To nie zależy od absolutnie od Frozen Banshee. Może to być Narma, może to być Lilia. Także nie jest to takie połączenie jak w przypadkach innych. Ale na koniec mam jeszcze bonus w bonusie. Już omówiliśmy wszystkie pary, ale mamy też trójkącik. Mamy też trójkącik i już wam pokazuję. Jak tylko je znajdę, jest Rian the Conjurer, która tutaj na swoim A3 wskrzesza martwego czempiona, daje mu 50% HP.
i w 50% napełnia Turmeter, dodatkowo wrzuca blok debuffs na dwie tury. Dodatkowo wskrzesi Eikotha i Urosta z 30% HP, jeżeli są w tym samym teamie i nie są celem tego revivalu. I wypełnia ich Turmeter o 30%. A jeżeli wskrzesza jednego z nich, wtedy wskrzesza ich z 50% HP i 50% Turmeter i wrzuca blok debuff na dwie tury. I jeszcze zerknijmy na tych dwóch panów, czy oni coś ekstra zyskują. Eikoth chyba, o jest, czyli jego, to jest tak, jego A3 automatycznie używa tego skillu, jeżeli jest wskrzeszony przez Rian. Czy coś jeszcze? Nic. Zobaczmy. Urosta. Gdzie on jest? Tutaj. Gdzie był Urost? I teraz go będę szukał godzinę. Gdzie on może być? Dead Horse. Tutaj. Tak. I w pasywie tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. I tak samo jak w przypadku poprzedniego czempiona, jego A2 jest automatycznie aktywowane, jeżeli jest wskrzeszony przez Rian the Conjurer. Także Urost, Eikoth i Rian to jest trójkącik, który mamy w tej grze. No i mam nadzieję, że tym razem to już są wszystkie pary, wszyscy czempioni, których musiałem omówić. A teraz zabieram się za obiecany wczoraj film o Bomalu. Także cześć.